Przygotowania idą bardzo dobrze. Czujemy się bardzo pewni siebie. Mieliśmy teraz chwilkę odpoczynku, więc jesteśmy gotowe i zregenerowane na te dwa mecze. Ważna jest na pewno zagrywka, żeby móc oddalić przeciwniczki od siatki. To jest zawsze ważny aspekt w meczu. Jest to mecz o 9 miejsce, wszystko się może wydarzyć. Przygotowujemy się, rozpisujemy zespół z Radomia i mam nadzieję, że wyniki oba będą pozytywne dla nas. Grałyśmy dwa razy już z tą drużyną, dwa razy wygrałyśmy. Jest tam jakiś handicap w głowie, że wygrałyśmy te dwa spotkania, więc jakąś receptę na ten zespół mamy. Przede wszystkim musimy bardzo dobrze zagrać my tutaj po naszej stronie siatki. Zespół z Radomia ma swoje atuty, ale to głównie od nas będzie zależało, jak my się zaprezentujemy i tutaj to będzie najważniejsze. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na atak tego zespołu. Bardzo dobrze tutaj w ofensywie się prezentują atakujące, środkowe, również przyjmujące. No naprawdę, jeżeli one będą na fali, to mogą nam zrobić dużo krzywdy. Dlatego na pewno skupimy się na dobrej zagrywce i blok obrona na pewno będzie istotna. Cieszymy się, że też ta końcówka jednak została jakby wywalczona przez nas i no, zostawiłyśmy serducha na boisku. Pokazałyśmy kibicom przede wszystkim, że naprawdę walczyłyśmy każdego dnia przez ten sezon, żeby wygrać ten mecz.